Podczas II wojny światowej Niemcy wykorzystywali tzw. wilcze stada w kontekście taktyki morskiej. Wilcze stada to formacja niemieckich łodzi podwodnych, U-butów, która polegała na grupowym atakowaniu konwojów alianckich statków handlowych. Idea wilczych stad polegała na skoordynowanym działaniu grupy U-butów, które zamiast operować samodzielnie, atakowały w koncentrowanym i zsynchronizowanym sposobie. U-buty wchodziły w takie stada, aby zwiększyć swoje szanse na zatopienie większej liczby statków. Ta taktyka miała na celu zaskoczenie i przytłoczenie eskorty konwoju, co znacząco podnosiło efektywność niemieckich ataków. Mimo że wilcze stada początkowo odnosiły sukcesy, wprowadzenie lepszej taktyki obrony konwojów przez aliantów, takiej jak użycie lotniskowców i zwiększenie liczby okrętów eskorty, znacznie zmniejszyło skuteczność niemieckich ataków. Ostatecznie, zdolności alianckich sił zbrojnych i postęp w technologii przyczyniły się do zmniejszenia zagrożenia ze strony niemieckich U-butów.